Telewizja w Polsce.pl, Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie i równie serdecznie witam mojego i państwa gościa w studiu, którym jest Piotr Walentynowicz, wnuk świętej pamięci Anny Walentynowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Świętej pamięci Anna Walentynowicz, Anna Solidarność, osoba, która swoje życie poświęciła w imię ojczyzny, w imię Polski, ale też pana babcia. Proszę powiedzieć, jak wspomina pan babcię, bo te wspomnienia na pewno są bardzo żywe. Znaczy, ja wielokrotnie już mówiłem o tym, tutaj się nie zmieniło nic w tej kwestii, bo tak jak pan tu pięknie zapowiedział, oczywiście o babci, o tym, o jej dokonaniach, o tym, że była wielką osobą, ale dla mnie to przede wszystkim była babcia, bardzo kochająca babcia, z którą jeździłem na wakacje, która uczyła mnie kleić pierogi, która zawsze miała czas i zawsze miała coś fajnego i miłego dla swojego wnuka, prawda? Więc no ja tak wspominam babcię. Pamiątki i żywe, można powiedzieć, relikwie po Annie Walentynowicz będą również do zobaczenia w powstającym Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ulicy Rakowieckiej 37. Pamiątki związane bezpośrednio z katastrofą smoleńską. Tak, przekazaliśmy tam z ojcem no to, co nam pozostało po katastrofie, to, co nam oddała żandarmeria wojskowa, to, co Rosjanie oddali. To nie jest wszystko oczywiście, no ale lepsze to niż nic, tak? Brzydko to zabrzmi, ale w takiej sytuacji rzeczywistości się znaleźliśmy, że nie jesteśmy w stanie absolutnie niczego od Rosjan wyegzekwować. Ale warto, żeby to zamiast leżeć w domu, żeby znalazło się gdzieś na jakiejś wystawie właśnie, żeby zostało upamiętnione. To jest oddanie też pamięci babci, jej zasług. Tak. A Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL to też miejsce nieprzypadkowe i związane z Anną Walentynowicz. No tak, oczywiście. To więzienie przy ulicy Rakowieckiej. To jest więzienie, tak. Ja tam byłem. Zresztą, co ciekawe, mój ojciec też tam siedział. Jak byliśmy, to właśnie opowiadał mi, że odnalazł swoją celę, w której go przetrzymywano. No tak, no to wiemy, do czego to więzienie służyło. Wiemy, kogo tam zamykano. Wiemy, jak komuna walczyła z ludźmi, którzy chcieli wolnej Polski. No właśnie, ludźmi, którzy chcieli wolnej Polski. Teraz nasz kraj jest wolny, ale też wspominaliśmy o katastrofie smoleńskiej. W tym przypadku, w kwestii tej sprawy, pojawiają się bardzo świeże i niepokojące informacje odnośnie samego miejsca katastrofy smoleńskiej, tego, jak teraz to miejsce wygląda. Dzięki informacjom, które przekazał jeden z dziennikarzy, reporter Polsat News, Tomasz Kułakowski, na swoim Twitterze, wynika, że miejsce jest ogrodzone, jest zamknięte, tabliczka plac budowy i że jest budowany tam gazociąg. Jak ocenia pan te informacje? Czy wszystko od samego początku było robione w sposób skandaliczny, tak? Poczynając od samego początku, kiedy niszczono wrak zamiast go badać. Później przecież to miejsce zaorano, wpuszczono jakieś maszyny ciężkie. No robi się wszystko, żeby... I to jest... O co w tym wszystkim chodzi? Teraz budują tam sobie rurociąg, chcą niby budować, a przecież sami jeszcze prowadzą dochodzenie. Zresztą nasza strona też, ponieważ tu polewanie oddają nam, tłumacząc się tym, że nadal prowadzą czynności jakieś tam związane z dochodzeniem, związane z katastrofą smoleńską. Więc jak to chcą robić? Dlaczego w ogóle robią cokolwiek z tym terenem, póki nie zakończyli sami swoich czynności? No właśnie, dla nas też to jest ważne z naszej perspektywy, z perspektywy prowadzonego przez stronę polską śledztwa, bo też jakieś ingerowanie w ten teren może po prostu znacząco śledztwo utrudnić, bo już nie mówmy o śledztwie rosyjskim. Wiadomo, że to jest pewnie tylko i wyłącznie taki argument, który ma nam uniemożliwić chociażby właśnie odzyskanie wraku Tupolewa. Nie, no zgadza się, oczywiście, to myślę, że wszyscy jesteśmy świadomi, że niczego tam nie robią. Jedyne, do czego to się sprowadza, to po prostu do tego, aby nie oddać nam głównego materiału dowodowego, jakim jest wrak, czarne skrzynki, prawda? I zresztą miejsce samej katastrofy również jest takim materiałem dowodowym. Jak widać, robią wszystko, aby zniszczyć, aby ta moc dowodowa była jak najmniejsza, a najlepiej, żeby już jej w ogóle nie było. To miejsce katastrofy jest też przede wszystkim no, świadkiem tej tragedii, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku. Miejsce teraz zamknięte, ogrodzone. Czy
Tak pan sobie to wyobrażał po 7 latach od katastrofy smoleńskiej? No nie, ja po 7 latach od katastrofy smoleńskiej, ja sobie wyobrażałem już 2-3 lata, że na samym początku oczywiście, że to jest kwestia roku, dwóch, gdy rzetelnie się wyjaśni katastrofę. I myślałem, że to miejsce tragedii może zostanie jakoś uhonorowane, czy to właśnie w postaci pomnika, czy coś takiego. Aczkolwiek no, po 7 latach, właściwie już zaraz będzie 8, no tu nie mam co do żadnych wątpliwości co do intencji strony rosyjskiej, jak i również do intencji poprzedniej ekipy badającej tąże katastrofę. A jakie są te intencje? No te intencje są po prostu, zmierzają do tego, aby nie dojść do prawdy, prawda? Bo to były takie dwa przełomowe momenty, można powiedzieć. Pierwszy, kiedy upubliczniono zapis ze spotkania komisji Jerzego Millera, kiedy zanim przystąpili do pracy, zapis, nagranie, tak, z tego posiedzenia, kiedy to jasno i wyraźnie określili, jakie warunki, co muszą osiągnąć, tak, że ich, cokolwiek by nie robili, ich działania, ich badania mają być zbieżne z ustaleniami strony rosyjskiej. Więc to już był ten moment, kiedy całe społeczeństwo powinno być świadome, że raport Jerzego Millera jest po prostu czymś, co należy wyrzucić do śmieci. Nie ma żadnej wiarygodności. Intencje są w związku z tym oczywiste. Jeżeli komisja od razu zakłada, że ma się przypodobać stronie rosyjskiej, no to intencje nie są szczere, prawda? Drugim takim ważnym elementem też jest, który mi osobiście zmienił mój punkt widzenia na pewną rzecz. Mianowicie chodzi o ten zapis, który został usunięty z rejestratora, odnoszący się zapis z czujnika rejestratora, który mówi o wysokim wzroście temperatury, nagłym, tak? Więc to, że strona rosyjska, że tak powiem, nic z tym nie zrobiła, to mnie nie dziwi, ale że strona polska to wycięła i ukryła, no to też świadczy o tej intencji, tak? A to oznacza, że teraz nie twierdzę, żeby ten raport Millera wyrzucać do śmieci. Uważam, że należy go zabezpieczyć, bo posłuży on w sądzie, kiedy ci ludzie staną na ławie oskarżonych. No właśnie, bo to będzie też bardzo istotny dowód, też pokazujący to, jakie było podejście wtedy po 2010 roku, po tej katastrofie, do tego, jak należy to wyjaśnić. Teraz, może inaczej, co pan czuje, kiedy w tym momencie na światło dzienne wychodzą kolejne nieprawidłowości związane właśnie z katastrofą smoleńską, zarówno z dochodzeniem, jak i z traktowaniem ciał ofiar? Znaczy, więc może tak, to w ogóle zacznijmy od tego, że to nie jest dla mnie żadną nowością, że to nie Brzoza była przyczyną katastrofy, że miało na miejscu miejsce na pokładzie coś, co określamy mianem wybuchu, tak? To już wcześniejsze analizy, jeszcze zanim już podczas chyba trzeciej konferencji smoleńskiej już było jasno, wyraźnie wyjaśnione, że to nie Brzoza, przeprowadzono analizy, badania różnego rodzaju, więc to nie jest dla mnie zaskoczeniem. Zaskoczeniem jest dla mnie to, że znaleziono, tak, ten zapis. Natomiast sam sposób prowadzenia tego dochodzenia, No jest po prostu karygodny. To nie możemy tu mówić o komisji Millera, że coś przeoczyła, że coś zrobiła nieumyślnie, niechcący coś. To było celowe, jawne działanie, aby osiągnąć wynik ustalony przez Rosjan, pomijając wszystkie wartościowe dowody, bo to nie tylko to się znalazło. Znalazły się również zdjęcia. Wcześniej nam pokazywała prokuratura zdjęcia w czarno-białe, w jakości takiej, że w czasach Dzikiego Zachodu jeszcze robiono lepsze, tak? Nagle się znalazły zdjęcia, dokumenty, zapis teraz z rejestratora. To wszystko było celowo ukrywane. Natomiast co do sposobu traktowania przez stronę rosyjską naszych ciał, naszych najbliższych, to jak już mówiłem wielokrotnie, to powinno być nagłośnione na cały świat i wobec tych ludzi powinno się wyciągnąć jakiekolwiek konsekwencje, bo to nie można człowieka traktować, bo to nie wszystko były zwłoki, to nie wszystko było szczątki, tak? Przecież to były ciała również, które były w całości, więc dlaczego ich wiązano, dlaczego rzucano jak worki z ziemniakami, nawet do zdjęć? Nawet do zdjęć. Mieli robić zdjęcia, to wrzucili tak, jak padło ciało, tak sobie zrobili zdjęcie i po sprawie. No. Niewątpliwie bardzo istotne są te nowe dowody, które się pojawiają, bo bardzo ważne jest to, aby Polska właśnie wyjaśniła do końca tę katastrofę, aby te przyczyny były
po prostu znane. Co się wtedy stało? Niemniej jednak też ważne jest to, aby sprowadzić wrak Tupolewa do Polski. To była też zapowiedź Prawa i Sprawiedliwości, że ten wrak w naszym kraju się w końcu pojawi. No jak do tej pory nie udało się tego zrobić. Z jednej strony no Polska ma świetne wyniki gospodarcze, dużo się zmienia, program 500+, i tak dalej, i tak dalej. Jednak tutaj w tym elemencie widać pewną bezsilność. No, znaczy sytuacja zmieniła się o tyle, że wcześniej po prostu nie dążono do tego, aby sprowadzić ten wrak. Robiono wręcz wszystko, aby tego nie robić. W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, kiedy rząd chce go sprowadzić, ale, że tak powiem, postawa strony rosyjskiej w ogóle tu się nie zmienia. Czy robione jest wszystko, aby móc ten wrak skutecznie sprowadzić do Polski? Tego nie wiem, nie odpowiem na to pytanie, bo nie wiem, co rząd tak naprawdę czyni poza dyplomatycznymi zabiegami. Ale no ja jestem dobrej nadziei. Poza tym jesteśmy winni to tym ludziom, którzy zginęli. Rzetelnie wyjaśnić tą katastrofę, ściągnąć naszą własność do naszego kraju, tak? Wrak jest naszą własnością, co na pewno by przyspieszyło i ułatwiło działania prac komisji. Więc no to powinien być również jeden z priorytetów, tak? No mam nadzieję, że osiągniemy ten cel. A co według pana powinno się z tym wrakiem stać, kiedy już znajdzie się na terenie naszego kraju, kiedy odpowiednie też analizy, badania zostaną przeprowadzone? Znaczy w ogóle w momencie, kiedy MAK opublikował swój raport, powinna się rozpocząć procedura zwrotu tego wraku do nas, do Polski. No, że tak się nie stało, to możemy się domyślać dlaczego. Natomiast w momencie, kiedy wrak trafi do Polski, no przede wszystkim powinien zostać zabezpieczony przez prokuraturę i zespół badawczy, tak? Powinni najpierw go przebadać na wszystkie możliwe sposoby i później ewentualnie uczynić z niego jakiś obiekt pamięci, tak? No właśnie, obiekt pamięci. Jesteśmy w przeddzień 1 listopada, uroczystości Wszystkich Świętych. 2 listopada, dzień zaduszny, czyli też wyjątkowy czas, aby również nasze wspomnienia, nasza refleksja mogła również towarzyszyć duszom osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej. Refleksja. To bardzo trudne, bo ja za każdym razem przy święcie zmarłych, zresztą nie tylko przy święcie zmarłych, ale bardzo często myślę o tym, że tak naprawdę będziemy mogli im oddać cześć i pamięć, gdy wyjaśnimy w całości tą katastrofę, gdy ustalimy, gdzie kto tak naprawdę spoczywa i spocznie tam, gdzie jego miejsce. I tak cały czas ta moja refleksja przy święcie zmarłych również to jest to, że nie zrobiliśmy jeszcze wszystkiego, co powinniśmy dla nich zrobić. A wiele lat przecież od tej katastrofy minęło. 7 lat, mijają kolejne dni, kolejne miesiące. Na szczęście te prace są prowadzone. Są, tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, kolejne dowody, które się pojawiają. Czy jesteśmy zdecydowanie bliżsi tego, aby wyjaśnić właśnie do końca to, co się wtedy stało? No ja uważam, że nieporównywalnie bliżsi, bo po pierwsze zaczęliśmy od tego, aby rzetelnie tą katastrofę wyjaśnić, tak? Więc jesteśmy o wiele bliżsi niż wyjaśnienia, niż komisja Millera po zakończeniu swojego raportu. Więc na pewno jest to progres, który jest oczywiście utrudniony z racji czasu i braku możliwości dostępu, nieskrępowanego dostępu do głównego materiału dowodowego, jakim są wrak, czarne skrzynki i miejsce katastrofy, które teraz chcą zaorać i po raz kolejny. No więc jest trudno, ale to, że wróg jest potężniejszy, to nie jest powodem do tego, aby klękać, padać na kolana i służalczo się poddawać. Trzeba walczyć o swoje do końca. Jest trudno, ale nadzieja też jest żywa, proszę państwa. Piotr Walentynowicz, wnuk świętej pamięci Anny Walentynowicz, Anny Solidarność. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę, za wizytę w naszym studiu, a państwa zachęcam do pozostania z nami tuż po przerwie. Moim państwa gościem będzie ksiądz dr Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski.